Witajcie, myszki z Cytron Dragon, w kolejnym odcinku z Penny Big Breakaway. W ostatnim odcinku przeszliśmy w jednym odcinku, cały świat, co może pokażę, industrię. Na szczęście boss był najprostszy ze wszystkich, więc to nawet nie musiałem zbyt długo nagrywać. Więc teraz przenosimy się do Lobbery. W ostatnim odcinku zostaliśmy zamknięci w klatce i zgaduję, że uprowadzeni. I jak na razie wygląda na to, że nie ma żadnej katzenki. Wow. Okej, Okej, czyli mamy tutaj innych więźniów. Ona to ma najlepsze. Mój prawnik uważa, że przynajmniej dostałem 600 lat w zamknięciu. Okej. Coś tutaj jest więcej. Już się bałem, że coś tutaj więcej jest. To ten teren wygląda, jakby był tutaj jakaś rzecz ukryta wyjątkowo. A nie, dostaliśmy achievement, że uwolniliśmy więźniów. Chociaż nie powiem, to wygląda naprawdę, jakbyśmy tutaj mogli coś zrobić. O, zapomniałem, że przecież w tej grze jest mechanika. W ogóle jest w tej grze mechanika wall jumpu, ale w ogóle jej nigdy zbytnio nie korzystałem. Jak widać, nic się nie zmieniło, nadal tutaj nic nie ma. I niestety teraz zauważyłem, że nasz świat jest z lawy. Tak. Nie jest to moje ulubione światy. Czy coś tutaj jest na górze? Udało się uratować to. No niby coś pokazuje, ale zgaduję, że tutaj nic nie ma ciekawego. No nic na razie tutaj nie widać ciekawego. Można po ścianach. Dobra. Możemy spróbować coś cheezować. A nie, nie udało się. Właśnie o tym mówię, że uda nam się to jakoś... Jest! Dobra. Spadłem, ale przynajmniej mi się udało zdobyć monety. Wiedziałem, że tutaj można surować jakimś... innym trikiem to zrobić, bo to nie była jakaś zbyt wysoka monetka. Nieco skrócić drogę. Nie powiem, tamta rampa mogłaby być lepsza. Co to jest? Zgaduję, że to jest na tyle gorące, że nie możemy tutaj nic zrobić. Mamy mechanikę starą. Ciekawe, czy coś tutaj możemy zrobić? Nie. Pingwiny. Tak, to zawsze pingwiny. Spróbujmy, co tam, gościu, masz? Mamy ci wziąć dokument. Tylko gdzie? Tutaj. Dobra. Za bardzo nie czytałem, co tam było napisane, albo było tam napisane, że jeżeli nie dostarczą, to ten dokument wybuchnie, więc chyba dobrze, że zdążyłem. Ale jak na razie mówię, ten świat nie jest jakiś mega specjalny. Teraz to mamy taki jakby... po prostu mamy wszystkie światy, które mieliśmy już. I ma... i tutaj mamy... Czekajcie, czy... O nie, dotknęliśmy to. Czyli to tak działa. Nie, bo widzę monetkę. dobra, zróbmy tak. Widziałem tą monetkę i ona ewidentnie... Musimy ją trochę szlizować. Co może byłoby prostsze, gdybyśmy... Gdyby się nam udało... Dobra, to nie był zbyt łatwy jump. Ten poziom ma wyjątkowo trudne skoki. Co jest dziwne, bo zazwyczaj mieliśmy dosyć łatwe. Okej.
coś tam widziałem z tyłu, ale jeżeli nie mamy widoku kamery, to raczej gra nam specjalnie tego nie chcę pokazać. Okej, coś mamy na dole. Tylko że te platformy naprawdę nie... Ich ruch nie jest zbyt miły. Dobra, możemy spróbować o tak zrobić. I wchodzimy do środka. I co tutaj będziemy mieć? Ale najpierw chcę życie, więc dajcie mi życie tutaj. Jeżeli to będzie czasówka, to ja się zdenerwuję, bo nie cierpię czasówek. Dobra, nie jest. Czyli musimy tylko pójść po klucz. Nie cierpię, że muszę skakać i uderzać. Nie cierpię kamery w tej grze. Okej. Dobrze. A w sumie nawet nie musieliśmy tego robić, bo tam mieliśmy w sumie... Okej. W sumie mieliśmy tam coś takiego, że już to wcześniej zrobiliśmy, więc nie wiem dlaczego to robiliśmy. Okay. O, może zrobić to. O! O! Teraz jesteśmy odporni na ogień, tylko co to nam daje? A! Tam jest monetka. Dobra, szybko, z ognia. Okej. Wow, może się jeszcze nam uda innego gościa zrobić i wtedy będziemy mieć wszystko. Okej, włączone. Okej, masz coś do powiedzenia? Aha. Gościu nie lubi być prawnikiem. Okej. Tak, to by się spodziewał, że nie pójdziemy tą drogą, co myśleliśmy, że pójdziemy. Nie! Co to? Co to było za okropne miejsce? Nawet musimy się martwić o to. Ale okej, spróbujmy w takim razie. Więc tutaj musimy szybko to zrobić. Okej, pierwszy. Kurde, platforma nam uciekła. Szybko, szybko, platforma. Okej. I ostatni. I tutaj wszyscy są. I wszyscy są zadowoleni, bo mamy wszystkich gości zrobionych. O. To chyba nam się renderuje, to się chyba nie pojawia, tak jak myślimy. Okej, i na czym to polega? Tam jest jakaś platforma na końcu. A, mamy tutaj coś. Okej, spróbujmy w takim razie. A, masz raz. Oczywiście, że nie trafiłem. Bardzo mi się podoba, że słyszymy te pingwiny, które się tam bijają o coś. Okej, i czy to nas doprowadzi do tego momentu? Okej. Jest! Idealnie złoto. Raczej nie będziemy mieć maksimum punktów, ale przynajmniej zrobiliśmy wszystko, co można było zrobić. Okej, czas na zabawę. Pingwiny w tle. Okej, wszystko perfekcyjne. No, w porównaniu do pierwszych odcinków coraz lepiej mi idzie, już nawet to mi się udaje robić bez błędów. Nawet nie umarliśmy w tym odcinku, w tym poziomie, bo w tym odcinku zapewne możemy jeszcze umrzeć. Ale w sumie wykorzystywałem tam powrót checkpointu, więc to można uznać, że a może jednak nie. Okej, więc kolejny poziom. Nie wiem, czy mi się uda 3 poziomy w tym odcinku zrobić, jeżeli tam aż tak bardzo idę. Myślałem, że tutaj jest dalsza platforma, bo to tak ładnie wyglądało. To... Okej. Okej, czyli to są podwójne pingwiny. One są wolne i to tak... Wiecie, tak dziwnie wolne. Ciekawe, czy one potrafią chodzić po lawie.
Okej, czy tutaj mamy jakąś misję? Bo tak to wygląda, jakby to była misja. Czy to jest coś w rodzaju wagi? To jest chyba nowa mechanika. Tak, to jest mechanika wagi. Okej. Może już nie będziemy aż tak bardzo szukać tych specjalnych monetek. Jeżeli się pojawią, to wykorzystamy. A jeżeli nie, no to nie ma problemu. Okej, co tutaj jest? Okej, pingwiny. Dobrze, że to są te wolne, bo one dosłownie nic nie znaczą. Sorry, musiałem to powiedzieć. Nic nie znaczycie. Okej, coś na górze tutaj? Oczywiście, czy monetka. No i pierwsza. Nice. Dobra, i co tutaj jest? O nie. Nasza ulubiona mechanika, czyli cofające się platformy. Ups. Nie cierpię tych takich, wiecie, takich precyzyjnych skoków. O nie, coś tam ewidentnie było. Dobra, nie będziemy już tego. Zapewne był jakiś gościu. A nie, nie był gościu. I tam nic nie było? O. To by się spodziewał. Dobra, jakieś życie? Nie. Co, ty masz czasówkę? Nie, musimy zebrać 3 dowody. Dobra, to nie jest... A nie, jednak był gościu. O nie, pingwiny. Dobra, to nawet nie jest aż tak źle, bo to są... podwójne jumpy. Au. Szkoda, że... O nie! Zapomniałem, że ta lawa to nie odbija. Ciągle mi się kojarzy, że to jest ten z Mario. Widzę właśnie ten rękawicę baseballową. Okej, więc spróbujemy tam pójść. Mówię, jeżeli nie widzimy czegoś, to mijamy, a jeżeli... możemy pójść, to bierzemy. Okej, co tam chcesz, gościu? A nie, czasówka. To nie była zbyt trudna czasówka, nie powiem. Wystarczyło skakać. O nie, jesteśmy dosyć daleko od checkpointu. Oby nie było coś takiego, że teraz się nam nie uda. To jest taki idealnie, żeby przeciwko tym, którzy... A, mówiłem! Specjalnie co są przeciwko tym, którzy się śpieszą. Okej. To wiem, jak skakać, więc nie ma problemów. Teraz dla bezpieczeństwa sobie tutaj pominiemy. Tutaj nasza bezpieczna platforma. I tutaj dobry timing. I jest zrobiony, tylko musimy teraz tylko się do tego gościa dostać. Wow, to było proste. Okej, jest checkpoint. Jest. To było takie męczące. Co teraz mamy zrobić? Zapewne to było... Okej, to mogło być takie... jeżeli się tobie nie uda, to wtedy pójść inną drogą, okej. Okej, co mamy zrobić tobie? Mamy wziąć młotek? Okej, mamy uwolnić twojego kolegę. To jakby jeszcze nam się... Dobrze, że ta futana nie zadaje obrażeń. Bum. Okej, zrobiliśmy wszystkie, zgaduję, że już ominęliśmy kilka monetek, więc... A nie, tutaj jest jakaś... Tylko pytanie jest takie... To nawet nie była zbyt trudna monetka do zdobycia. Okej, i znowu będziemy mieć 100% wszystkiego. Okej, oj, no
Nasza ulubiona rzecz, czyli nic nie musimy robić. Coś zrobiła. Dosłownie takie, ciekawe czy mogę z tego zeskoczyć. Zeskoczyłem. Ja tylko testowałem, czy można zeskoczyć, tylko chciałem sprawdzić to. No, ale super triki. Okej. Więc tylko weźmiemy sobie, co tutaj jest. Ciekawe czy... Nie. Myślałem, że może tutaj da się jakąś falmę zrobić, żeby wykorzystać to, ale w sumie nie ma sensu zbytnio. Teraz co tam jest na dole? Czekajcie, chcę zobaczyć, co jest na dole. Nie ma nic. Okej, odejdźcie ode mnie. I czas na nasz ulubiony jojo. O. Okej. Już się bałem, że się nam nie uda. Jak tylko zobaczyłem tą monetkę, takie... O, okej, bierzemy ją. Dobra, czy możemy stąd wystartować? Możemy stąd wystartować. Okej, możemy... Tutaj jest! Okej, i na czym to polega ma? Tak, chyba musimy wejść na tą platformę, bić resztę beczek i wtedy ciężar się... A nie! Musimy typową mechanikę w grach, czyli skocz, to wtedy platforma pójdzie do góry. Ponieważ tak fizyka działa! Tak fizyka działa! Zapomniałem, gdzie był Y. Okej. Czyli co, mamy kolejny perfekcyjny poziom. Poza tym, że mówiłem, że nie musimy robić tego, ale mamy. Będę musiał trochę zmontować, ponieważ był jeden moment, kiedy ciągle pomiędzy dwoma rzeczami umierałem, więc muszę sobie trochę... Okej, dziękujemy za to. Muszę sobie nieco trochę to przycinać. I teraz, jako że to jest trzeci poziom, nie wiem, czy to nie będzie kolejny z kasenką, to na tym się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na to, cześć!